Witam serdecznie. Pan Wojciech Tejrowski rozpoczął akcję sprzeciwu wobec czegoś, co on sam nazwał mianem pislamizacji Polski, czyli jak rozumiem sprawiania, że w Polsce mamy coraz większą liczbę muzułmańskich migrantów za sprawą działań Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko zaczęło się od akcji na Twitterze, a konkretnie od postu pod tytułem: Szanowni, dostaję, czytam i obserwuję wysoce niepokojące informacje o pislamizacji Polski. Proszę mi przesyłać zdjęcia w tramwajach, opisy, nazwy dzielnic. Przyglądajmy się temu zagrożeniu naszego życia. W mediach wysoce niepokojąca cisza. Jest tutaj dodatkowo podany dalej post pana o ksywce Jack, który pisze tak: co pis.org.pl ma do powiedzenia na temat getta muzułmańskiego w Warszawie Ursus przy ulicy Ryżowej 41, blok od A do H, a także przy porcie praskim i rondzie zesłańców syberyjskich. Generalnie chodzi o to, że po Warszawie od dłuższego czasu krąży informacja na temat tego, że w pewnych miejscach w Warszawie zaczynają się robić muzułmańskie enklawy. Na razie dość nieduże, na razie obejmujące jedynie kilka bloków, ale bardzo mocno się rozrastające ze względu na to, że okoliczni mieszkańcy odczuwają pewien dyskomfort ze względu na mieszkanie w takiej właśnie okolicy. Nie chodzi tutaj, broń Boże, o jakikolwiek rasizm, ksenofobię czy inne tego typu rzeczy, tylko na przykład defekowanie się w windzie, ewentualnie pod blokiem, i ludzie po prostu czują się tak, jakby nagle znaleźli się w jakimś innym rejonie świata, gdzie załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych, na przykład do windy albo na chodnik, nie dotyczy tylko niesfornych czworonogów, po których też właściciele szybciutko sprzątają, ale również dotyczy to ludzi. Także bardzo nieciekawe informacje po Warszawie krążą. Je można usłyszeć już z wielu ust. Powoli nawet przebijają się do mediów, chociaż fakt drugiego, trzeciego obiegu to cały czas nie jest mainstream. Ale jak widać, tutaj informacja na ten temat dotarła do Wojciecha Cejrowskiego, który uznał, że ona jest jak najbardziej warta tego, żeby się nią zająć. Oczywiście w odpowiedzi na post pana Wojciecha Cejrowskiego jest cała masa różnych komentarzy, łącznie ze zdjęciami. I na tych zdjęciach widzimy ludzi, którzy w sposób oczywisty nie należą do naszego kręgu kulturowego. Między innymi ze względu na ubiór, jaki noszą, który właśnie wskazuje na to, że oni są z kręgu kulturowego islamu, i to tego nie polskiego islamu, albowiem islam w Polsce jest obecny od wielu, wielu lat. Mieliśmy chociażby polskich Tatarów, którzy oczywiście są muzułmanami, ale jednocześnie są Spalakami, którzy nigdy nie zdradzili Rzeczpospolitej, i wiele razy byłem w tych rejonach, w których mamy bardzo duże, nie chcę powiedzieć skupiska, co bardzo dużo polskich Tatarów tam mieszka, ba, tam są nawet meczety, bardzo ładne zresztą, drewniane, takie fajne, jeden jest bodajże taki zielony, tam można normalnie wejść, oczywiście z zachowaniem kultury dla i powagi miejsca jednak modów, ale oni są otwarci, pozwalają, prawda? I to byłem w takich miejscach, gdzie właśnie etnicznie polsko mamy duże wysycenie muzułmanami, i nie widziałem tam nigdy ani jednej kobiety w hidżabie. Nigdy ani jednej. Natomiast wychodząc do sklepu po bułki w Warszawie, teraz widuję 2-3. Także w sposób oczywisty te panie w hidżabach, które się teraz pojawiły, to nie jest tak, że Polki nagle założyły hidżaby, bo były muzułmankami, tylko w sposób oczywisty to są panie z innego kręgu. Bo nie wyobrażam sobie, żeby nagle Polka chodziła i do nikogo nie zagadała. Unikała, że jak ktoś do niej mówi, to udaje, że nie rozumie. No i tyle, że tak zachowują się w ogóle, jakby były w kompletnie innym świecie. No właśnie, tego typu zdjęć jest właśnie bardzo, bardzo dużo na zrobionych nie tylko z Warszawy, ale również z Sopotu, z Gdańska, z Gdyni, z
przeróżnych miejsc, że rzeczywiście tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. W tym jest bardzo dużo pań, w taki sposób, no oczywisty, muzułmanek, tutaj chodzących w tych takich specyficznych nakryciach głowy. I często nie tylko głowy, bo tam czasem ręce są też już pozakrywane, mimo że jeszcze nie jest zima, prawda? Które są z dziećmi. Także no, ewidentnie coraz bardziej te zdjęcia, które zostały wysłane do pana Wojtka Cejrowskiego, przynajmniej publicznie, bo ja rozumiem, że tam gdzieś może jeszcze jest jakaś możliwość wysyłania panu Wojciechowi tego na priv, ale te, które zostały wysłane publicznie, to coraz, to są bardzo dziwne. Mówię to jako Warszawia, który żyjący tutaj już kilkadziesiąt lat i jeszcze 2-3 lata temu, jak się widziało osobę w Warszawie ciemnoskórą, to był ewenement. Oczywiście żadna ujma, tak? Osoba ciemnoskóra sobie ma prawo w Polsce przebywać, tak samo jak osoba, która wyznaje islam, nie ma tutaj w tym... No ma prawo, prawda? Natomiast tutaj bardziej chodzi panu Wojciechowi Cejrowskiemu o to, że PiS zachowuje się bardzo dziwnie. I z jednej strony sam mówi, że nie wolno wpuszczać tutaj ludzi z obcych kręgów kulturowych, bo mogą nam zrobić to, co się stało w Niemczech i we Francji. A z drugiej strony mamy wysyp tego typu ludzi w Polsce i ludzie się czują bardzo, bardzo dziwnie. No bo jeśli wierzyć PiS-owi, że przyjmowanie tego typu ludzi grozi negatywnymi konsekwencjami dla Polski, no to dlaczego on ich tutaj wpuszcza? Przecież nie znaleźli się tutaj bez wiedzy PiS-u, prawda? Przecież to PiS rządzi i to PiS obstawia wojewodów, którzy zgadzają się na przyjazd takich ludzi tutaj do Polski, w wielkim skrócie, prawda? A z drugiej strony, jeśli ktoś nie wierzy PiS-owi i uważa, że tacy ludzie nie stanowią żadnego zagrożenia, no to w tym momencie powstaje pytanie, dlaczego PiS straszy? Dlaczego... No bo w tym momencie to straszy, a nie ostrzega, prawda? Także jest bardzo, bardzo dziwnie. I pan Wojciech Cejrowski wygląda na to, że będzie chciał się temu sprzeciwić, ponieważ no, mówi, że w mediach niepokojąca cisza. IWC, czyli Wojciech Cejrowski, czy on będzie starał się to nakłaniać, będzie się starał używać swojego autorytetu, co jest bardzo dobre, ponieważ debata na ten temat moim zdaniem powinna być. Ponieważ PiS powinien zrobić jedno z dwóch. Albo powinien powiedzieć, że ci ludzie wcale nie stanowią zagrożenia, przez 3 lata tak kłamaliśmy jak psy, przez 3 lata szczuliśmy na tych ludzi, oni nie stanowią żadnego zagrożenia, jesteśmy podłymi kłamcami, no bo przez 3 lata naprawdę było ostro, prawda? Albo PiS powinien się jakoś wytłumaczyć i albo z tych ludzi tutaj pozbyć się z terenu Polski, albo w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, dlaczego oni tutaj muszą być, mimo tego, że zdaniem samego PiS-u stanowią zagrożenie, prawda? A tak to jest trochę tak, jakby ktoś walczył z przemocą w rodzinie i jednocześnie sam żonę bił, nie? I to w tym samym momencie, prawda? Bardzo jest to dziwne i bardzo moim zdaniem jest to no, niemoralne, prawda? No właśnie. Pan Cejrowski, co bardzo warto jest podkreślić, tuż przed wyborami, no nie chcę używać słowa, że wbił szpilę Prawu i Sprawiedliwości, ale moim zdaniem no, w sposób dość znaczny przyczynił się do tego, że mają tak fatalny wynik wyborczy, bo co prawda wygrali do tych sejmików, jak mówiłem w komentarzu w poniedziałkowym, ale jednak dużo mniej niż wszyscy się spodziewali. No i nikt też się nie spodziewał, że będzie aż taka straszna porażka Patryka Jakiego w Warszawie, prawda? Nawet, no nikt, prawda? Także tutaj, no, bardzo, bardzo duże takie kuku pan Cejrowski. Także tu była bardzo duża porażka PiS-u. Oczywiście do tego się przyczyniło wiele rzeczy, ale między innymi pan Cejrowski, który przed wyborami bodajże w środę albo we wtorek, nie pamiętam. W każdym razie vlog na ten temat u mnie na kanale macie w piątek 19. Cejrowski miażdży rząd PiS, stracił przez to pracę w TVP Info. To jest właśnie vlog o tym, jak pan Cejrowski mówi, że jest wkurzony na PiS, ponieważ obserwuje całą masę muzułmańskich migrantów. Między innymi, ja to może przeczytam, bo jest tutaj taka fajna transkrypcja z tego w najwyższym czasie. O, tutaj jest tak.
Tak. Przypomnijmy, że Cejrowski twierdzi, że odkąd władzę przejęło PiS, do Polski sprowadzani są robotnicy z krajów arabskich, w tym z Pakistanu, których podróżnik nazwał terrorystycznym. Został wpisany przez Trumpa na listę podejrzanych. Poinformował o tym na antenie radiowego przeglądu prasy. I dalej jest... Wojciech Cejrowski dodaje, że pracownicy masowo przyjeżdżają również z Indii. Że niby pracownicy, bo brakuje w Polsce rąk do pracy i są w Polsce takie firmy, które idą do urzędu pracy i mówią: potrzebuję pracownika z językiem angielskim płynnym do kopania rowów. W Polsce nie ma, a w Indiach są, bo tam jest to język urzędowy, stwierdził podróżnik. No właśnie, tak bardzo, bardzo mocno pan Cejrowski się oburzył, że ci ludzie tak przyjeżdżają, bo rzeczywiście, kurczę, to jest jakiś wysyp, to jest w ogóle jakiś taki boom tychże ludzi. Mówię szczerze, byłem w Warszawie kilka lat temu, osoba ciemnoskóra to był ewenement. Oczywiście nikomu nie przeszkadzała, żeby nie było wątpliwości. W tej chwili też uważam, że nikomu nie przeszkadza, że te osoby się pojawiają. Tylko jest po prostu takie wielkie zdziwienie, dlaczego tak dużo. Bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś ma jakikolwiek problem z człowiekiem, że ktoś ma jakikolwiek problem z kolorem skóry, że ktoś ma jakikolwiek problem z religią. Tylko tutaj chodzi o to, że ludzie mają niesamowity problem z tym, że dzieje się to, przed czym partia rządząca ich ostrzega, że jak się stanie, to będzie bardzo źle. Rozumiecie? To jest bardzo dziwne, zwłaszcza, że tak dużo tych ludzi tu jest, no bo skoro widać ich na każdym prawie kroku, w Warszawie nie ma pociągu metra, żeby nie było przynajmniej jednego, no to znaczy, że mamy ich tutaj bardzo, bardzo dużo. I PiS jednocześnie śmie straszyć, że Platforma Obywatelska przyjmie 7 tysięcy, a jednocześnie przejął ich już kilkadziesiąt tysięcy. Jest ich naprawdę dużo, jeśli nie kilkaset tysięcy. Jest ich masa. Co się działo w Zakopanem, prawda, w wakacje. Wierzycie w to, że nagle tak się stało, że, nie wiem, była jakaś skuteczna reklama, wreszcie Polska Agencja Turystyczna, czy jak to się tam nazywa, zrobiła coś dobrze i nie wiem, nagle w Arabii Saudyjskiej zrobili dobrą kampanię reklamową Polski, nagle Saudowie wymyślili sobie, a kurde, przyjedziemy na wakacje do Polski? No raczej nie, zwłaszcza, że jakichś luksusowych samochodów nie widać było na ulicach Zakopanego, a Saudowie raczej takimi luksusowymi jeżdżą, więc tam się coś bardzo, bardzo dziwnego dzieje. Pan Cejrowski będzie to, rozumiem, nagłaśniał, ponieważ pan Cejrowski, zresztą podobnie jak ja, niepokoi się, pan Cejrowski mówił wręcz wysoko niepokojąco, więc się wysoko niepokoi, cisza. Bo to rzeczywiście jest niepokojące, że te stacje telewizyjne, które sprzyjają Platformie Obywatelskiej, a nie cierpią Prawa i Sprawiedliwości, tego nie wykorzystują do zaorania PiSu. Bo moim zdaniem, gdyby media głównego nurtu zrobiły kampanię, że proszę bardzo, tutaj są tacy, to PiS nie wygrał, uzyskałby maksymalnie kilkanaście procent głosów. Nawet nie 20 parę, tylko 12-13. Bo większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie wie, że ci ludzie tutaj są. Bo PiS ma poparcie głównie w małych miastach i na wsiach w tej chwili. Duże miasta wybrały głównie ponowoczesną albo nie PiS, że się tak wyrażę. To też może wynikać z tego, bo przecież tak się mówi, ale bo duże miasta są bastionem Platformy. No nie do końca. Zobaczcie sobie, na kogo duże miasta głosowały w wyborach 2015 roku. Zobaczycie, że w dużych miastach też PiS zdobywał bardzo dużo głosów. Teraz przestał. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że na PiS w dużych miastach głosowali ludzie, którzy nie chcieli tutaj dużej ilości muzułmańskich migrantów, bo uznawali, że oni po prostu w sposób oczywisty będą wpływali na kulturę w Polsce. Po prostu będą przywozić swoją i ona będzie w jakiś sposób oddziaływała z naszą. I ktoś może sobie tego nie życzyć. W sumie niby dlaczego musi sobie życzyć, tak? I że ci ludzie właśnie głosowali na PiS, a teraz oni doskonale widzą, co się dzieje. I mu wiedzieli, nie, hola, PiSie, oszukałeś, nie będziemy na ciebie głosować. A ludzie w małych miastach tego nie widzą, ludzie na wsiach tego nie widzą. Nawet jak ktoś pracuje na obrzeżach dużych miast, to nie do końca to widzi. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma przyjaciółmi,
którzy właśnie zawsze byli tacy nawet liberalni, takie klimaty. No i tak sobie żeśmy porozmawiali, akurat zeszło na sprawę tych migrantów, tak zwanych uchodźców. No i tam zadziwiające jest to, bo oni zawsze byli tacy liberalni. I pamiętam, że w 2015 roku wszyscy jak jeden mąż byli za przyjmowaniem tych uchodźców. Natomiast każdy jeden z nich teraz powiedział, że teraz już nie jest za przyjmowaniem i tłumaczyli, że oni są zbyt obcy kulturowo, że się nie integrują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ale ja im mówię, ale wiesz, że PiS przyjmuje. Jak to PiS przyjmuje? No tak, tylko że nie uchodźców, a migrantów. No ale jak to? Nie przyjął tych ludzi, którzy tutaj do nas było wtedy kilka tysięcy i naraził nas na konflikt z Unią, a teraz sam się przyjmuje? No tak. Nie wiedziałem. I powiem wam, że trochę jak z tymi ludźmi porozmawiałem, to miałem wrażenie, że oni już byli skłonni głosować na PiS właśnie po to, żeby PiS nie przyjął, ale jak się dowiedzieli, że kurczę, że, że PiS też przyjmuje, to było takie o cholera. Takie naprawdę ostre o cholera było. Także akcja pana Wojciecha Cejrowskiego, jeśli będzie skuteczna, jeśli go jakieś media podchwycą ją, albo jeśli nie uda się ocenzurować internetu i internet to rozprowadzi po ludziach, jeśli zacznie o tym tak głośno mówić jak w 2015 roku, no to będzie, powiem wam, ciekawie. Łącznie z tym, że może spełni się, a nieważne, nie mieszajmy serii rozrywkowych i nierozrywkowych. W każdym razie może być bardzo ostro. Na razie wiadomo, że te swoje zachowanie w radiowym przeglądzie prasy pan Cejrowski z dużą dozą prawdopodobieństwa przypłacił posadą w Telewizji Polskiej, albowiem w zeszłym tygodniu nie było jego programu. On, przypomnijmy, ma taki program w TVP Info, gdzie z panem Rachoniem sobie komentują rzeczywistość, o tak to ładnie powiedzmy. Tak jak ja czasem z moimi gośćmi, prawda, tutaj jestem ja, tutaj jest mój gość, tak tam jest pan Rachoń i pan Cejrowski, oni sobie rozmawiają. Tak bardzo żywiołowo, fajnie to nawet wygląda. No i ludzie mówią, że w zeszłym tygodniu nie było. Może to oznaczać różne rzeczy. Ten odcinek podobno był już nagrany, pan Cejrowski wrzucił go do siebie na YouTube'a, a w telewizji się nie pojawił. I teraz jest pytanie, czy on, ten pan Cejrowski tam wróci, czy ten pan Cejrowski tam nie wróci, bo na pewno taka akcja no, PiS-owi bardzo mocno zaszkodzi, chyba że, bo ludzie w Polsce bardzo ładnie wybaczają, chyba że ta akcja jest jak, w jakiś sposób z PiS-em uzgodniona, czyli tutaj będzie rozpromowane, że PiS, że zostali przyjęci, a PiS powie, kurde, myśmy się pomylili, to nie my, to niedbalstwo, to zły wojewoda taki, śraki owaki i w tym momencie my teraz tych ludzi zabierzemy z powrotem tam, skąd przyszli. Jeżeli to są robotnicy i jeśli to są robotnicy tymczasowi, to nie jest to trudne. No bo w Polsce tam pozwolenie na pracę bodajże dostaje się na 3 miesiące, na pół roku. Dla obcokrajowca, no po prostu popracują sobie jeszcze te 3 miesiące, pół roku i do domu, prawda? Można ich bardzo łatwo wymienić. Trochę gorzej będzie, bo mi się wydaje, że duża część z nich no jednak tutaj przyjechała już na stałe, no bo jak ktoś ściąga żony albo żonę z dzieckiem, które jest tak małe, że jeszcze jeździ w wózku, to raczej tutaj już się no na dobre zadomowił, prawda? Także jest to, no co najmniej bym powiedział, niepokojące, tak to powiedzmy, czy można to odwrócić, tak? Natomiast także tutaj, no miałbym wątpliwości takie dość poważne, czy to można liczyć na to, że to rzeczywiście jest tak, że to jest z PiS-em uzgodnione i PiS teraz się będzie wycofywał z tego, co zrobił, bił. A raczej mi się wydaje, że pan Cejrowski będzie tutaj działał wbrew Prawu i Sprawiedliwości. Jeśli będzie działał wbrew Prawu i Sprawiedliwości, to biorąc pod uwagę, że jest osobą bardzo medialną, może się spotkać z bardzo dużymi retorsjami, że się tak wyrażę, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda o niego się mogą Stany Zjednoczone upomnieć, bo on tam ma nieruchomość rancho. Niemniej jednak no, może mieć bardzo poważne problemy. Jak to kiedyś ktoś powiedział, seryjny samobójca cały czas grasuje.
Także zobaczymy, jak to wyjdzie panu Cejrowskiemu. Oby dobrze. Ja teraz przeczytam kilka komentarzy, jakie się znalazły pod tym postem pana Cejrowskiego na Twitterze, bo one są naprawdę ostre. Mieszkam w Trójmieście całe życie i zmiany są dostrzegalne w zastraszającym tempie. Ja to potwierdzam. U nas w Warszawie to przez półtora roku. Mieszkam w Gdyni, ale posiadam mieszkania w Sopocie i w Gdańsku. Widać, że to jest majętna osoba. Trzy mieszkania posiada. Co najmniej trzy. Znalezienie polskiej ekipy budowlanej graniczy z cudem. Przestałam jeździć Uberem po ostatniej przygodzie z cudzoziemcem. No ja wam powiem, że przestałem zamawiać Uber Eats po tym jak... przestałem. W każdym razie... że się tak wyrażę, Uber Eats moim zdaniem to była fantastyczna inicjatywa, gdy to było zrobione na zasadzie takiej, że jacyś na przykład młodzi ludzie sobie dorabiają, że on tam gdzieś sobie studiuje, pracuje, czy jeszcze się uczy i sobie 2-3 godziny wychodzi na rower, jednocześnie dowozi to jedzenie, a niekoniecznie jak mamy tutaj zwożonych bodajże głównie Hindusów, po to, żeby pracowali, zwłaszcza, że to miała być właśnie taka aplikacja, że tutaj tam ludzie pracują dla nich, prawda, a nie, że sobie zwożą pracowników. No to nie powinna być korporacja, tylko właśnie aplikacja. Znalezienie polskiej ekipy graniczy z cudem, wiecie, co jest najśmieszniejsze, znalezienie ukraińskiej ekipy też za łatwe nie jest. Sam próbuję wyremontować mieszkanie, masakra, powiem wam szczerze, że masakra. Ostatnio się musiałem rozstać z jedną ekipą, bo prawie miesiąc, tam ponad miesiąc siedzieli, mieli przez ten miesiąc zrobić całe mieszkanie, a nie zrobili nawet łazienki, a to co zrobili, ujmę to w ten sposób, nie wyglądało nawet zbliżone do akceptowalnego, nie? Masakra jest po prostu, masakra. Pan Przemysław, Agnieszko, ja mieszkam ja każdego dnia w SKM, czyli to jest szybka kolej miejska, chyba tak się to nazywa, to w Warszawie jest taka kolejka dojazdowa, widzę po kilku Hindusów, tak od kilku miesięcy, PiS.org.pl nam tu ich sprowadza. No może nie tyle PiS.org.pl nam tu ich sprowadza, co korporacje, które pan Morawiecki bardzo chętnie wspiera, ich tutaj ściągają, żeby pracowali za miskę ryżu, taką przysłowiową, jak się akurat z panem Morawieckim kojarzy, co tak powiedziałem, żeby bardzo, za bardzo małe pieniądze, żeby pracowali dla korzyści tych korporacji. Przecież zobaczmy, że odkąd te korporacje sprowadzają tutaj takich bardzo tanich pracowników, to ceny usług nie spadły, nie, w ogóle. Także zysk zabierają one. Przemku, tak i myślą, że ludzie to idioci. Politycy PiS chwalą się, że postawili się Unii Europejskiej odmówili przyjęcia uchodźców. Przy tej okazji przemilczają jednak fakt, że ich rząd, czyli rząd PiS-u, robi to, co robi. Co może, aby ułatwić imigrację zarobkową do Polski. Przede wszystkim z krajów azjatyckich. Dokładnie, jeden dzień temu widziałem Hindusów w Ustroniu Morskim. Nawet tam już są. I będzie ich więcej. Niemcy otwierają rynek pracy dla Ukraińców. Wystarczy wyjść na ulicę, aby zorientować się, że Iwana i Pawło z Ukrainy zastępują w dotychczasowych pracach, na przykład przy przewozie osób czy dowożenia jedzenia, Mahmed i Abdul. Ja głosowałem na PiS, ale już mi przechodzi. Tutaj jest taka pani, tu też mówię o wpływie masowej imigracji na wszystkie strefy naszego życia i o zagrożeniu wynikającym z faktu, że rząd nie ma kontroli nad migracją. Właśnie, to jest chyba to najgorsze, że rząd nie ma nad tym kompletnie żadnej kontroli. Nie ma żadnych prób asymilacji tych ludzi do Polski. Oni nawet polskiego nie znają. Bardzo często. Ukraińcy często mówili po polsku całkiem dobrze. A nawet jeśli nie mówili, to jak mówili nawet po ukraińsku, to i tak dało się z nimi dogadać, dało się ich zrozumieć. A tutaj ci ludzie w ogóle nawet nie wykazują chęci komunikacji, że się tak wyrażę. Migracją lub też prowadzi świadomą politykę prowadzącą do chaosu, bezprawia, eskalacji, przemocy i kryzysu. Panie Wojtku, szkoda wyciągać aparat. Na każdym kroku w Warszawie Hindus, Arab,
lub czarnoskóry. Wystarczy przejść się po centrum. To się dzieje. Inwazja obcych dzięki zdradzieckiemu PiS. Zdjęcia z wczoraj, Warszawa, ulica Świętokrzyska. No i rzeczywiście tutaj grupa muzułmanek. Polska, którą znamy, powoli odchodzi w niebyt. No i dalej jest pełno zdjęć, powiedz, po prostu pełno zdjęć z zoo, z ulic, naprawdę widać, że no, że bardzo dużo, tak? Tutaj panie w tych okutanych głowach, panowie z Ubera sobie siedzą, czekają, patrzą w aplikację, matki z dziećmi, o, tutaj widać, że całkiem dobra torebka u pani, która wygląda tak trochę jak ninja. No nie wygląda to dobrze. Zobaczymy, co jest. Mam nadzieję, że pan Cejrowski dopnie to do końca, że zacznie się o tym debata, że zacznie się o tym rozmowa. Bo tylko w tym wszystkim jedno mnie tylko, że się tak wyrażę, niepokoi. Bo jakby te wybory samorządowe ostatnio pokazały, że ludzie, którzy się zawiedli na PiSie, bo PiS oszukał, chyba zaczęli głosować na PO. A to nie jest tak. PO też ich sprowadzi, tylko PO ich sprowadzi jawnie i powie, zawsze mówiliśmy, że ich sprowadzimy, wybraliście nas, w związku z tym dajecie nam przyzwolenie, proszę bardzo, sprowadzamy. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda. Mam nadzieję, że jakaś wreszcie rozsądna siła polityczna w Polsce się pojawi, która po prostu nie oszuka. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Proszę o kciuka w górę, komentarz dla zasięgu. Zachęcam do dawania subskrypcji, zachęcam do oglądania pozostałych moich filmów. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!